zacząłbym od upadłego idola muzyków nocnego kochanka, czyli członka zespołu Czarna Czerń. Ja jestem w ogóle, śmieszy mnie to, że jeszcze są w ogóle mikrofony przewodowe, to jest też dobre, że chyba tylko tu, prawda? Tak. Możesz mówić bez mikrofonu. Nie, ale to jest nie. Ja będę mówił bezprzewodowo, więc słucham. Pytanie pierwsze zasadnicze. Jaki jest twój pseudonim? Nie, czekaj, w ogóle nie wiem, czy ja miałem jakikolwiek. Nie, to teraz może na miejscu. Nie, ja lubię jakieś takie grzeczniejsze. Nie, bo oni są, wiesz, trochę tacy... Tak. Nie, jakoś było, jest to tak, że nie miałem konkretnego. Chociaż potem już złapałem jakiś taki fan na początku, byłem trochę spięty i podenerwowany, bo nie wiedziałem, jaka jest tak do końca moja rola, nie potrafiłem się odnaleźć. Chyba, że klub był bardzo mroczny, jeszcze jak się dowiedziałem, co tam ma miejsce. Podobno raz na dwa miesiące są jakieś imprezy sodomaso czy sodomaso. I troszkę mnie jako osoba, który jest dedykowany swojej żonie i jest harcerzem i w ogóle dobrze się prowadzi. Nie pije, nie używa tych wszystkich rzeczy, które używają tej koledzy, to wszystko to było dla mnie takie, jakby wiesz, jakbym dojrzał, wiesz, 10 lat i tak, jeden lat, że w końcu nareszcie kiedyś musiało mnie to spotkać, ta mroczna strona, wiesz, ale jakoś się oswoiłem i potem nawet zacząłem też mówić, prawda, bo był taki moment, że przez 2 godziny nie mówiłem, tylko obserwowałem, wiesz, bo tak troszkę nie do końca wierzyłem całej sytuacji. Chłopaki nic nie pamiętają, ale to tak, była luźna atmosfera na planie. To jeszcze jedno do ciebie, Asgardhocie. Tak, jest płyta, jest, to wszystko jest wypisane. Także, który to był raz twój na basie? A nie, to słuchaj, właśnie, uważajcie, to jest ciekawa sprawa, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale ja w ogóle jestem basistą, bo prawda jest taka, że byłem właścicielem gitary basowej, kupiłem sobie, jak miałem 17 lat, stwierdziłem, że chyba najłatwiej będzie grać na basie, bo to tylko 4 strun. Nie, naprawdę, wydaje mi się, że jest mniej strun i w związku z tym, bo 6 to już jest problem. A jeszcze mój idol Jimmy Page gra na dwugryfowej i ja pamiętam, że utrzymywałem to, bo niewiarygodne, ponieważ twierdziłem, mówiłem moim znajomym, że widziałem na koncercie, jak zagrał na dwóch naraz. Potem zrozumiałem, że to jest chyba niemożliwe, prawda? Ma się długie palce. No nie, bo podobno niektórzy rzeczywiście obsługują, a Page chyba nie. I kupiłem sobie wtedy gitarę basową, bo stwierdziłem, że założymy zespół. Generalnie moje zakładanie zespołów polegało na tym, że ja głównie wymyślałem nazwy. Wymyślałem nazwy, pisaliśmy jeden tekst i potem zmienialiśmy kapelę. Nie mieliśmy ani razu koncertu i wyglądaliśmy źle, bo jano się kapcie i to tak w ogóle ogólnie. Puszczaliśmy jeszcze to wszystko przez Radio Ślęza. Ja podłączałem ten bas do radia i rzeczywiście byłem posiadaczem gitary basowej i nauczyłem się grać tylko na niej 1/3 Smoke on the Water. Tylko ten początek. Tu już dalej nie byłem w stanie. Znaczy to nawet chyba nie jest 1/3. Ale tam się to powtarza, prawda? Cały czas, prawda? Już to się zapędza. I nie umiałem już dalej. I to był już koniec mojej całej. Potem ta gitara leżała, potem zabrał, pożyczyłem koledze i on mi jej nie odmówił. W końcu spełniony byłeś na scenie. Okej, okay, w końcu teraz... tak. No, gaduła, nie umie grać na basie. Jesteście zadowoleni, że właśnie Szymona zaprosiliście? Tak naprawdę ten klip zrealizowaliśmy nie bez przyczyny tak późno. Tak długo czekaliśmy na pierwszą osobę, która się w ogóle zgodzi wystąpić. Później już było z górki, zgodził się Piotr Cyrkus i Tomasz Karolak. Dzięki Szymon. Decydującą kwestią było to, że po prostu zrobili to, znaczy dałem się namówić pod warunkiem, że teraz wszyscy są w plusie i już troszeczkę nie mają wyjścia, chłopaki, tak, że inne dziadowskie po prostu nie ma. Że gdzieś tam w tle jest Zygmunt, wiecie o co chodzi. Pamiętam jedną scenę z planu, mianowicie powiedziałeś, że ty wolisz takie grzeczniejsze klimaty i na początku trochę agresji ci brakowało. Było coś takiego? Tak, było. Szymon, pomyśl o czymś złym. I właśnie wtedy powiedziałeś, że pomyślałeś o plusie. No jest...